Dzień dobry. Wracam dzisiaj do uniwersum Pathfindera w wykonaniu komputerowym. Dzisiaj bowiem wyszła gra Wrath of the Righteous, druga gra w tym uniwersum po Kingmakerze z 2018 roku, zrobiona przez studio Owl Games. Wrath of the Righteous, podobnie jak jego poprzednik, jest grą RPG opartą na papierowym module do gry RPG Pathfinder, do papierowej wersji tej gry, czyli do zwykłego RPG-a. Wydawane zostają takie co jakiś czas takie kampanie i właśnie w 2013 i 2014 roku w formie pojedynczych modułów wyszła kampania Wrath of the Righteous, której teraz komputerową adaptacją zajęło się studio Owl Games. Kingmaker też był oparty na module papierowego RPG-a i odbijało się to na gameplayu, ponieważ gameplay był bardzo w swoim sednie, dobrze oddający klimat panujący podczas zwykłych sesji gier RPG, takich, które gramy przy stole. Nowa gra wyszła dzisiaj. Obejrzałem tylko jeden trailer na samym początku, jak ją zapowiedziano, i bardzo mi się spodobał. Jestem pełen nadziei co do tego, że twórcy wzięli sobie lekcję z tego, że Kingmaker wyszedł im bardzo dobrze, ale miał kilka takich mocnych minusów, które w formie papierowej w trakcie grania tego modułu na pewno były ciekawe, ale w formie gry komputerowej no nie do końca się sprawdziły. I mam tutaj na myśli ten management królestwa, jaki był wpleciony w Kingmakera. Ta gra, nowa gra, Wrath of the Righteous, oparta jest o inny moduł z inną mechaniką. Tutaj podobno będzie mechanika krucja. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać. Na początku, po odpaleniu samej gry, wszedłem sobie w ustawienia, żeby ustawić sobie w grze tryb turowy, ponieważ w pierwszej części Pathfindera, czyli Kingmaker, bardzo mi się podobał tryb turowy. Dobrze oddawał wtedy Pathfinder ten klimat właśnie podczas rozgrywania zwykłej sesji, w której turlamy kościami i przesuwamy figurki. I tak samo postanowiłem zrobić w tej części. W tym module ustawiłem sobie tryb turowy. Zmieniłem jeszcze tylko, oprócz trybu turowego, to zmieniłem sobie auto zakończenie tur, ponieważ sam chcę decydować, kiedy tury będą się kończyć. No i dobra, czas rozpocząć nowy moduł. Mam nadzieję, że Owl Games zrobiło lekcję i zobaczymy. Zaczynam od New Game. Wita mnie ekran, w którym mam notkę od twórców, którzy pytają mnie o zgodę na swoje statystyki, na wysyłanie ich dla nich, żeby mogli ulepszać produkt. No dobra, powiedzmy niech mają. Wybór historii, podobnie jak w Kingmakerze, czyli bardzo podobne te pierwsze ekrany. Świetny artwork. W ogóle Pathfinder jako sam system RPG jest młodszym bratem Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons w trakcie swojej edycji 3,5 w pewnym momencie zespół, który odpowiadał za tę edycję, rozszedł się w swoje strony i część zespołu postanowiła skupić swoje siły na nowej, ulepszonej wersji Dungeons and Dragons 3,5, wersji 3,5, którą właśnie został Pathfinder pierwsza edycja. I przez wielu Pathfinder uznawany jest za takiego bardziej taktycznego kuzyna Dungeons and Dragons, w którym o wiele więcej można się pobawić fajerwerkami typu specjalne klasy, dodatkowe umiejętności, atrybuty, czary itd., itd. W pierwszym Kingmakerze świetnie oddano właśnie te zalety Pathfindera, jeżeli chodzi o samo rozgrywanie przygód. No i zobaczymy, jak będzie w drugiej. Mam do wyboru póki co tylko z historii main story, więc nie będę się długo zastanawiał. Mogę natomiast też zmienić poziom trudności. Ustawiony jest poziom trudności normal. Critical hits. No dobra, weak, normal. Zostawimy normal, czy damy sobie daring? Czyli trochę wyżej. Sam nie wiem. Zobaczymy. Critical. Spróbuję zrobić tak ustawienia, jak w pierwszym Kingmakerze. W pierwszym Pathfinderze Kingmaker. Czyli ustawimy tak. Wszystko ustawię tak, żeby się zgadzało z tym, co jest w podręcznikach do normalnego RPG, żeby jak najbardziej gra oddawała mi zasady panujące podczas normalnych sesji przy stole. Więc wtedy krytyki z rzutów naszych kością wychodzą normalne, więc to muszę zmienić.
To zostawiam. Auto level up wyłączamy. Chcę, żeby decydować o wszystkim. Nawet o swoich towarzyszach podczas podróży. Enemy stat adjustment, tak? Czyli to jest tak jak w Kingmakerze, trochę są osłabieni. Więc my damy sobie non. Chcemy, żeby statystyki przeciwników były takie, jak są w Pathfinderowym podręczniku. Więc zostawimy sobie non. Co tutaj jeszcze? Number of enemies standard. Co to możemy zmienić? Nic nie będziemy zmieniać. To już chyba wszystko jest ustawione. Czyli zostawimy normal i możemy zaczynać. Do wyboru mam kilka predefiniowanych charakterów, w tym klasy, które są klasyczne zarówno dla D&D, jak i dla Pathfindera, takie jak kleryk, wojownik i łotrzyk, ale też należące tylko i wyłącznie do uniwersum Pathfindera, a tych jest chyba nawet więcej niż tych podstawowych, z tego co widziałem w Kingmakerze. Ale my będziemy robić swoją postać, jak zwykle, bo to właśnie o to chodzi w RPGach, żeby stworzyć swoją własną legendę. Nasza legenda będzie opowiadała w pierwszej części w Kingmakerze. Grałem złym gnomem, czarownikiem. I czarownik to będzie klasa, którą chyba zacznę sobie też w Wrath of the Righteous, ponieważ bardzo lubię klasy czarujące. A jako, że pierwszy raz włączam tą grę, to magiem będzie mi trochę trudniej się w tym wszystkim odnaleźć. Sorcerer po prostu wybiera swoje zaklęcia co poziom z danej puli, która jest mu przydzielana. I dzięki temu łatwiej będzie mi wykorzystać je wszystkie i spamiętać je wszystkie. Więc zagram sobie z Sorcererem. Ale czy znowu gnomem? No nie, nie będziemy grać gnomem. Może teraz spróbuję zagrać dobrą postacią. A może dobrym diablęciem zagram? Czyli tieflingiem. Są tu jakieś zdjęcia pasujące do tieflingów? Co to za rasa? Na pewno nie tiefling. Dobra, zagram sobie. Mój sorcerer będzie strzelał z kuszy. Wybór klasy. No i spójrzmy sobie tutaj, co Pathfinder ma do zaoferowania. To jest po prostu legendarne, ile klas jest dostępnych w tym systemie RPG. Plus widzę, że dodano więcej klas prestiżowych jeszcze niż było w Kingmakerze. Czyli bardzo dobrze to wygląda póki co. Witch. Tego chyba nie było w Kingmakerze. Nie jestem pewien, nie pamiętam wszystkich klas z Pathfindera, ponieważ jest ich aż tak dużo. Jest Sorcerer, czyli to czego szukam. A, i są poziomy trudności dla każdej klasy. Typu War Priest, to też jakaś nowa klasa. Ma 4 punkty na 5. Paladyn ma 2 punkty, czyli łatwo się go prowadzi, tak? Jak klasę rozumiem. Kawalerzysta. Wojownik, który ma swojego kompana. Aha. Bard, okej. Okay. Arcanist. Inkwizytor to też jest jedna z takich specyficznych dla Pathfindera klas, ale bardzo fajna. W pierwszej części był NPC, który miał tą klasę i mechanika bardzo mi się podobała. Sorcerer jest. I co my mamy tu do wyboru? Mamy wiele różnych sorcererów, ale my sobie zostawimy normalnego. Tak? Tutaj jest Crossblooded, czyli będzie miał dwie, rozumiem, linie krwi do wyboru. Tak, dokładnie. Tutaj następny Emperor. Zaklinacz i jego... Co u niego jest specjalnego? Moje moce pochodzą z innej... Aha, z innej statystyki, tak, rozumiem? Dobra, my pojedziemy normalny. Wybiorę sobie normalnego sorcerera. I o, bardzo dobrze dobrało na podstawie portretu. Wezmę sobie Tieflinga. On ma bonus do charyzmy generalnie, z tego co dobrze pamiętam. To oznacza, że będzie lepszy jako sorcerer, ponieważ sorcerer swoje zaklęcia... tak, dobrze mówię? Tiefling dostanie bonus do charyzmy? Nie ma napisanego tego póki co. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak, bo wtedy będzie mi lepiej, jeżeli chodzi o granie samym sorcererem. Mam do wyboru teraz swoje pochodzenie. Jako Tiefling.
I będę grał Arcane Sorcererem, więc muszę sobie wybrać jakiś taki pasujący do tego, pasującą do tego linię krwi dla mojego Tieflinga. Tieflingi same w sobie to przedstawiciele zwykłych ras, nazwijmy je zwykłymi rasami typu ludzi, elfów, krasnoludów i tak dalej, którzy jednocześnie gdzieś tam wśród swoich najbliższych rodziców mieli kogoś z, że tak powiem, z krwią należącą do diabłów albo demonów. Tak, tutaj dokładnie jest napisane przy każdej linii krwi, jaka linia krwi jest, skąd pochodzi nasz Tiefling, tak? Czyli Beastbrood oznacza, że jesteśmy potomkiem Rakshasy. I tak dalej. Mamy Asurę, Demondant, nie wiem co to jest. Demon, ok, czyli potomek demona, potomek diabła, potomek Oni. Czyli to taki inny typ nieczystych sił. Kulipot, nie wiem co to jest. Pitborn, Demon Spawn. Mam minus 2 do inteligencji. To nie dla mnie. Ja inteligencji potrzebuję. Mimo wszystko nie jest tak ważna jak charyzma. Ale to tutaj jest na przykład Shackleborn. Daje mi plus 2 do konstytucji. Constitution, czyli do wytrzymałości i do charyzmy. I minus 2 do wisdom. Tutaj jest zwykły Tiefling i na to pójdę, bo Tiefling zwykły daje mi plus 2 do dexterity i do inteligencji, minus 2 do charyzmy. To nie wiem, czy to jest to, co chcę zrobić. Muszę się zastanowić. No dobra, to po prostu wpakuję więcej w charyzmę i tyle. Spróbujemy tak to zrobić. Background. Czyli pochodzenie mojej postaci. Mogłem być rzemieślnikiem i to daje mi do wyboru... O mój Boże, opcji do stworzenia postaci tu jest więcej jeszcze niż w pierwszym, nazwijmy to modułem, w pierwszej grze w Kingmakerze, ponieważ jako mój background mogę też wybrać farmera, górnika, kowala. Nieźle. Najpierw muszę się zastanowić jednak, którego chcę tego... Czyim potomkiem chcę być? Potrzebuję do plus do charyzmy. O! Ten będzie chyba najlepszy. Tak mi się wydaje. I dostanę blindness. Jako czar to nie jest zły czar. To jest bardzo dobry czar. Czyli będę potomkiem Rakshasy. Ale to nie powinienem tak wyglądać, to powinienem tak wyglądać wtedy. Dokładnie. Czyli już rozumiem, po co był ten portret. Był po to, żebym mógł zagrać właśnie takim czarownikiem, który będzie Tieflingiem i będzie potomkiem Rakshasy. Super. To nie wiem, czy już będzie taki dobry. Kim był przed tym, jak został Pathfinderem, czyli takim, nazwijmy ich, poszukiwaczami przygód? Był uczonym. Oczywiście, że tak. I był uczonym w dziedzinie Arcane. To mi się przyda, jako że będę grał Arcane Sorcererem. Teraz wybieram statystyki, więc tak, na pewno charyzmę muszę wbić na maksimum. To daje mi 20 charyzmy i zostawia 8 punktów. Jeszcze ważne będzie inteligencja, zręczność i kondycja. Spróbujemy każde dać na plus 1, ponieważ te modyfikatory są bardzo, bardzo ważne. Każdy modyfikator będzie ważny przy teście. Testy polegają na tym, że w normalnym RPG-u my rzucamy K20, 20-ścienną. No tutaj komputer będzie rzucał, ale do tego będą dochodzić nasze modyfikatory w zależności od tego, jaki test będzie przed naszą postacią do pokonania. Dobra, zręczności damy sobie 14. I mogę jeszcze albo inteligencji dać 14, albo nie, tak, albo kondycji, dam kondycję, jednak mogę dać tylko na 13 kondycji. Dobra, no to drugi pójdzie w
inteligencję, czy 15 zmienia modyfikator? Nie, dopiero 16 zmienia. Czyli inteligencji 13, zręczności 14, kondycji 13, no i charyzmy 20. No ale kto by się oparł takiemu wspaniałemu lisołakowi, potomkowi Rakshasa. Mogę teraz wydać skill points, czyli umiejętności mojej postaci. Polecana mi przez grę jest wiedza o Arkana, co by pasowało do mojej postaci, więc damy sobie jak najbardziej, żeby mieć plus 6. Perswazja, żeby przekonywać wszystkich do tego, co chcemy osiągnąć. I używanie magicznych przedmiotów. Nie, wrzucę sobie wiedza świat, myślę. Tak. Nie, no dobra, to nie, to już jak mam plus 6 tutaj, to i tak podejrzewam wystarczy, damy sobie tam wiedzę świata, żeby było ciut więcej wiadome przez moją postać. Było rzeczy. Mhm. I teraz wybieram sobie atrybuty, rozumiem, takie atuty specjalne. Polecanym jest spell focus, czyli skupienie, albo strzał. Strzał jest dobrą opcją, ponieważ raczej jako czarownik będę walczył z dystansu, jeżeli już będę zmuszony walczyć, ale ja sobie wezmę chyba spell focus i wybiorę do tego conjuration, ponieważ to daje mi pociski i tak dalej. Conjuration z tego co pamiętam. Illusion też jest dobre w sumie. Ale dobra, pójdziemy na conjuration i zobaczymy jak to pójdzie dalej. I w końcu wybieram swoją linię krwi. Ciekawe, czy to jest linia krwi Rakshasy, żeby pasowała. Nie ma, więc wybierzemy arcane po prostu. Tak jest. I to mi da magiczny pocisk, który powinien być z conjuration, tak? Gdzie jest napisane, z jakiej jest szkoły? Evocation. Dobra, czyli musimy tutaj zobaczyć, co będzie z conjuration. Invisibility. Illusion. Dobra. Czyli zmienię sobie na evocation. Ok. Żeby mieć bonusik do Magic Missile, jakby to rzucał. I do innych takich, tego typu zaklęć. Arcane Bloodline. Ok. Mogę wybrać jeszcze bonusowy atrybut, atut, przepraszam, dla mojego, jako że mam Sorcerera na pierwszym poziomie. I co ja sobie wybiorę? Tym razem pójdę w Greater Spell Focus, tak? Czy chcę to zrobić? Żeby być jeszcze bardziej wyspecjalizowanym. I mogę to zrobić dla Evocation. No dobra, to będzie bardzo wyspecjalizowany w ewokacji. I mój wspaniały człowiek lis. I wybierzemy mu kogo? Jakiegoś tutaj chowańca muszę wybrać. Tylko co będzie dawał każdy? O! Kurczak daje na przykład plus 2 do percepcji. Pies daje Lore Nature. O! Kaczka daje dużo. Jeżeli chodzi o percepcję i o wiedzę świat, daje plus 3. I tutaj kilka innych zwierząt do wyboru. Ja sobie wybiorę. Kogo sobie tu wybrać? Małpę? Małpa co daje? Mobility check i to nie będzie mi potrzebne. Co ten kot dawał? Stealtha. Szczur. Szczur daje też percepcję. A żmija? Perswazja. O, super. To żmiję weźmiemy. Co jeszcze tutaj możemy? Możemy z racji naszej linii krwi wybrać dodatkową umiejętność. No i tutaj sobie damy Lore Religion na przykład. Mam nadzieję, że będzie potrzebny w tym module. Wybieram jeszcze do tego dwa zaklęcia. I co tu mamy do wyboru? Płonące dłonie.
mamy do wyboru strach, mamy do wyboru, aha, color splay, koryzyjny dotyk, krzyk, powiększenie osoby. O, to jest fajny czar. On daje dużo nowych opcji podczas walki. Wycofanie się. Wybuch flary. Grease. Grease to jest super czar. On zostawia taką wielką plamę, na której każdy musi, przyjaciel czy wróg, nieważne, każdy musi wykonać rzut obronny na refleks. Jak mu się nie uda, to pada w tym. Więc wezmę na pewno to, ponieważ to w krytycznych momentach się bardzo przydaje, to zaklęcie. I co? I drugie dam strach. Mogę dać strach, ale dam płonące dłonie, jako że to jest ewokacja, a ja już tak bardzo wpakowałem moją postać w tą ewokację, że płonące dłonie będą tutaj dobrze działały. Przynajmniej powinny w teorii. Wybieram teraz swoje bóstwo jeszcze. Mam do wyboru Asmodeusza. Abdara. Kim jest Abdar? Jest bogiem miast. Ateizm. Ok. Kalistra. Kim jest Kalistra? Jest boginią rządzy. Kaiden Kalian. Bóg alkoholu. Desna. Wielki śpiący. I pani szczęście. Rastil. Znany jako The Stag God. Godclaw. Hell Knight Order of the God Club Revives a Pantheon of Five Deities. Aha, czyli tutaj jest, pod tym wyznaniem jest 5 bóstw. Co my tu mamy jeszcze? Nie znam bóstw z Pathfindera. Midnight Lord, the Dark Priest and the Prince of Pain. Oj. Jakiś taki zły bóg. Urgatroa. O właśnie, ja sobie wybiorę tego, który był w Pathfinderze Kingmaker. Był taki NPC, Harim się nazywał, i był krasnoludzkim kapłanem, który wierzył w tego właśnie chyba, w Goruma. Nie pamiętam, w kogo wierzył. Więc po prostu weźmiemy sobie Asmodeusza, bo to będzie pasować. Albo ateizm, albo Kalistra, nie wiem sam. O, Bóg miast, to będzie spoko. Praworządny dobry albo praworządny zły mam do wyboru w związku z moimi tymi. Ostatnio grałem praworządną złą postacią w poprzedniej grze, więc teraz, pomimo tego, iż to potomek Rakszasy, ten mój zaklinacz czy tam czarownik, i pomimo tego, iż no Rakszasy to nie są zbyt dobre istoty, to zagramy teraz w przeciwieństwie do Kingmakera kimś praworządnym dobrym. Teraz mam do wyboru ciało, a to jest tylko wybór twarzy, ale nie ma niestety żadnej takiej kociej twarzy, ani lisiej. Weźmiemy tam, tak, brodę, jaką ma moja postać, muszę się sobie cofnąć. Jak on wygląda? Aha, po prostu ryży, lis. To weźmiemy sobie tak, rudego lisa. O, tak bardzo rudy, tak bardzo rudy będzie. Dobra, wygląda jak lis i jak czarownik. Muszę teraz wybrać mu głos. Get it off me. I shall not falter. Let us be off. Let us bide our time. I didn't even break a sweat. Are you still here? Optymista. I'll need to review this spell later. O, albo ten, mądry. Chociaż nie, ma minus 2 do mądrości, więc nie mogę wybrać mądry, byłoby to zbyt ironiczne. Grumpy. Not that I care. Nasz care, ponieważ jest praworządny dobry. Dobra, optymista, niech będzie. Imię. I data urodzenia. Datę urodzenia damy mu. Nasz optymista urodził się w święta. O! Urodził się w święta Bożego Narodzenia. Chociaż tutaj ich nie mają. To nie zmienia faktu, że to będzie optymista. Proszę bardzo. Nazwę trzeba wymyślić samemu. A nie korzystać z randomowej. Nazwiemy go... Jak go nazwać? Czarownik.
więc musi być jakieś takie... czarodziejskie imię. Nie nazwę go Gandalf, ponieważ byłoby to zbyt oczywiste. Nasz czarownik będzie się nazywał... Ragalf. I Ragalf, który kompletnie nie jest Gandalfem w wykonaniu lisim, ruszę właśnie na przygodę. Podsumowanie mojej karty postaci. Plus 12 do perswazji. Praworządny, dobry czarownik, który jest co prawda potomkiem Rakszasy, ale wykorzysta swoje magiczne moce i magiczną linię krwi do tego, żeby czynić dobro w świecie Pathfindera. Także postać jest gotowa i ruszamy w przygodę. Jestem bardzo ciekawy, ponieważ z tego, co było na trailerze, to gra jest teraz w pełnym trójwymiarze. Więc bardzo ciekawe połączenie będzie pełnego trójwymiaru z tym, jak bardzo jest to turowa i taka dość spokojna w dynamice gra. Tutaj jak zwykle podpowiedź na dole, która aktualnie jest do łotrzyków, a my nie mamy łotrzyka. Zaczynamy od jakiegoś festynu. Cywile tańczą, ktoś skacze na scenie, grają jacyś bardowie. A tutaj czterech widzę jakichś biegnących żołnierzy. Niesie kogoś na noszach i rzucają go właśnie. Nachylają się nad nim i... Anavia, ludzka kobieta ewidentnie, woła o pomoc, żeby ktoś pomógł tej rannej postaci. Czy ja jestem tą ranną postacią? Chyba tak. To chyba Ragalf. My, would you look at this? But why would you drag a wounded fighter into the middle of the festival square? Couldn't he be carted off somewhere else, like, oh, I don't know, an infirmary or an accommodating ditch? Postać o imieniu Darian. Bladowłosy, chyba elf, ale nie jestem pewien. Nie widzę z tej perspektywy. Nie jest zbyt zadowolony z faktu, że ktoś chce mi pomóc. No dobra. Make room, everyone, step back. Now, what's the matter? What happened to him? Postać o imieniu Hulchrun. Who did this to him? Jest zniesmaczona tym, jak moja postać wygląda i w jak opłakanym jest stanie. Demons, prelate. We found him barely alive outside the walls of Kinabris. Okej, znaleziono mnie ledwo żywego i jeden ze strażników mówi, że to demony mnie tak załatwiły. Znaleziono mnie ledwo żywego przed ścianami Kenebres. Kenebres to miasto chwały, ale niekoniecznie wielkiego honoru, tak jest napisane w opisie. I było to małe miasto do czasu pierwszej krucjaty. Ale czym była krucjata? Nie wiemy tego jeszcze. Podczas końcowych mrocznych dni Sarkosis, ale też nie wiadomo, co to jest Sarkosis, wielu uchodźców tutaj zbiegło do tego Kenebres i na początku byli wpuszczani bez problemu, ale jakiś demon Lilitu o imieniu Minaho przybył do tego miasta, przebrany jako jeden z uchodźców i gdy już był w tym mieście, pokazała się w swojej prawdziwej formie i zabiła bardzo wielu cywili. No to mroczne dość. Mroczne dość historie skrywa w sobie to miasto Kenabres. A potem była jeszcze druga krucjata na tym mieście, podczas której próbowano powstrzymać demony. Czyli jest to bardzo ważne miasto, w którym już kilkakrotnie demony próbowały podbić je. Hulrun,
mówi, że trzeba natychmiast wzmocnić obronę, skoro widziano demony tak blisko miasta, a do mnie zwraca się, żeby mu przypadkiem nie umarł na jego warcie. We'll get you patched up now, but first, you there, guard, take his weapons. Bearing arms is not permitted during the festival. Wounded or not, everyone must abide by the rules. He can get his things back after the festival. Okej, czyli odbierają mi rzeczy, ponieważ trwa festiwal i podczas festiwalu jesteśmy wszyscy nieuzbrojeni, tak mówi pan Hulurun. No zobaczymy, czy wyniknie z tego coś dobrego. Tymczasem ktoś podbiega do nas. Owen Heritage, leader of our troops. The sharpened edge of our blades and the unyielding strength of our armor. Iomedae, I beseech you, grant your mercy. Heal his wounds. Leczą mnie zaklęciami, ale magia zaklęć obniża mój bóg tylko troszeczkę. Mój ból tylko troszeczkę. Mogę poprosić o wodę. Mogę powiedzieć, że nie poddam się tak łatwo. Mogę też poprosić, żeby dali mi umrzeć i zagryźć zęby w milczeniu. No póki co, Ragalf, zagryzie zęby w milczeniu. My powers are not enough here. Someone call for Tyrandalev. You there! Yes, you! Stop dithering and gawping and make yourself useful. Go and get Tyrandalev! Tyrandalev to postać, o którą woła Hulrun do jakiegoś tam swojego gońca, że ma po niego natychmiast pobiec. Prelate, surely there is somebody else here better suited to running errands. Camellia mówi o tym, że na pewno jest ktoś, kto może mi pomóc bardziej niż tamta postać, po którą posłał. I'll get her! Tyrandalev! Has anyone seen Tyrandalev? Następna postać, Sela, która z portretu sugeruje portret, że jest albo paladynką, albo wojowniczką. Mówi, że pójdzie jednak pod tego lub tą Tyrandalev. Be quick about it before it's too late. Now, who are you? I don't remember seeing you before, and I have an excellent memory for faces. Tymczasem Hulurun, mnie takiego dogorywającego na tych noszach, pyta o to, skąd pochodzę. Mam do wyboru kilka opcji. Ale powiem mu, że przybyłem do miasta w prywatnych interesach. Coś się dzieje? What private business would that be? There's only one business here in Canabras, and that's crusade business. All the rest, the crafters, the traders, the scholars, they all work to support the crusade effort. Hulurun mówi mi o tym, że jedyny powód, dla którego ludzie przybywają do tego miasta, to branie udziału w krucjatach, albo w jakiś sposób wspieranie krucjat. Na tym też opiera się cała gospodarka tego miejsca. Znowu jakieś dwie postacie opancerzone przybiegają. Tyrandalev. Okazała się być kobietą, która mówi teraz temu mężczyźnie, który mnie przesłuchiwał, że ma się uspokoić. All right, as you wish. You are our protector, and a dragon at that. So I shall defer to your wisdom. Be on your guard. I've been informed he was wounded near Canabras. That means the demons are prowling just outside the walls, and the city is crawling with their spies. Others may be able to relax on this holiday, but not you or I. Not the defenders of this city. Halran zwraca się do kobiety, która właśnie przybyła, że w sumie podda się jej rozkazom, gdyż jest nie tylko obrońcą tego miasta, ale również smokiem. Czy jest to smok? Smoczyca w sumie, przebrana w ludzką postać. Oddaje jej hołd i odchodzi. Let light and life go forth in triumph to repel the skulking shade of death. There. Magiczne zaklęcie zostało rzucone przez smoczycę, która w mig postawiła moją postać na nogi. Podziękujemy jej. I accept your thanks, but my work is not yet done. Mogłem zapytać, kim jest, albo czy naprawdę jest smokiem, albo co mi się stało.
Zapytam, co mi się stało. I do not know yet. And that troubles me. I am not entirely sure what the demons did to you. This wound is no ordinary injury, and it was inflicted by no ordinary weapon. I have rid you of your pain and restored your strength, but only time will allow you to heal fully. Mm-hmm. Czyli do tego, żebym był w pełni wyleczony, jeszcze minie sporo czasu. Natomiast sama Smoczyca nie wie, co mi się stało tak do końca. Mogę ją zapytać też, czy naprawdę jest smokiem. You don't believe me. Perhaps I should retake my true form and engulf this square with my ice breath to win your trust. Pay no mind to my current guise. I appear this way when I walk among the people. I would hamper the festivities if I tried to attend in my true form. Terendelef mówi mi, że no, w sumie, jeżeli bardzo tego chce, to może zamienić się w prawdziwego smoka i zionąć tutaj lodowatym zionięciem na tych mieszkańców biednych miasta. Po czym zaczyna się śmiać ze mnie i mówi, że po prostu jest przebrana za kobietę, bo tak jest jej wygodnie w miastach, co jest dość oczywiste. Zapytam ją, czy mogę iść. Certainly, but be careful. I have managed to get you back on your feet, but I have not healed you fully. Alas, sooner or later, your pain will return. Ostrzegam je, że ból może wrócić. Do not be discouraged. You will recover, I promise you that. Tomorrow, come to the cathedral and say that you are expected by Terendelev, protector of Canabras. We will find a way to help you. But for now, put this out of your mind and enjoy the festival. They are all too rare in this time of war, and merriment is one of the best medicines. Smoczyca mówi, że na zajutrz mam ją odwiedzić w katedrze i powiedzieć tamtejszym, że jestem oczekiwany przez Smoczycę, a tymczasem mam się skupić na festiwalu i cieszyć razem z resztą mieszkańców, ponieważ rzadko już organizuje się w tych czasach wojny takie festiwale. No, dostamy też jakieś zadanie i zapis gry widzę automatyczny. Jesteśmy w... Mogę już kontrolować swoją postać. Mogę ją poruszać normalnie. Czy da się przesuwać kamerę? Da się! Proszę bardzo. Pathfinder przeszedł w pełen trójwymiar. Co jest dość piękne. Ładnie to wygląda. Trochę te cienie takie dziwne, ale to może, nie wiem, coś w ustawieniach się potem pobawię. Żeby poruszać kamerą, poruszam WASD. To jest tutorial, tak? Mogę też na Q i E obracać kamerę, jako że to Pathfinder, super. Dobra, no to wrócimy teraz do takiego, że tak powiem, rzutu, jak w starych izometrycznych RPG-ach. To rozumiemy i mogę sprawdzić też dziennik. W dzienniku mam swoje pierwsze zadanie. Dzień w mieście. Z opisu wynika, że miasto Canabras jest miastem położonym na granicy pomiędzy dwoma światami. Po jednej stronie znajduje się zwykły świat, zamieszkały przez zwykłych ludzi, a po drugiej stronie znajduje się World One, czyli rana świata, tak? Na polski to tłumacząc. I rana świata to jest przyczółek demonów na Golarionie. Golarion to jest świat Pathfindera, w którym dzieją się gry z Pathfindera. I ta rana świata to jest miejsce, które graniczy z naszym miastem, stąd nie dziwota, że demony często je atakują. Ja natomiast mam póki co, jako swoje pierwsze zadanie w tej grze, mieć dużo zabawy. Żeby mieć dużo zabawy i spełnić to zadanie, muszę skosztować specjalnego festiwalowego drinka, rzucić jedną z rzutek do celu i uderzyć w manekina. Ok, spróbujemy to wszystko zrobić. Zaklęcia, jakie mam dostępne, to całkiem sporo zaklęć, jak na pierwszy poziom.
ale są to też cantripy, czyli takie zaklęcia z poziomu, to są wszystko zaklęcia z poziomu 0, czyli takie sztuczki magiczne bardziej niż pełnoprawne zaklęcia. Natomiast na poziomie pierwszym mam płonące dłonie i mam też grease. Ok, najpierw muszę skosztować drinka. Tutaj ktoś przygotowuje, widzę, jakąś strawę. O, na tab, tak jak w pierwszej części, mogę sobie podświetlić wszystkie imiona, czyli mam tutaj kilku szlachciców, jednego chłopa, na Emper nie jest mapa, tak jest. To jest mapa danej lokacji, czyli tutaj klasycznie, bez zmian, obsługa samej gry, oprócz tego, że jest w trójwymiarze, wbrew pozorom jest taka sama jak w Pathfinder Kingmaker, w poprzedniej adaptacji modułu do Pathfindera, a dojdziemy do Anevi. Najpierw muszę zaatakować manekina, ale jest tu też tyle osób. O, pauza. Tłumacząca mi, jak obsługiwać manekina. No dobra. Tutaj mamy tego manekina. Gdzie on jest? Chłopów. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Nie wiem nawet od kogo zacznę. Dobra, zacznę od manekina, a potem będę kontynuował z rzutkami i tak dalej. Kibicują mi mieszkańcy, a ja podchodzę do manekina i ciekawe, czy go trafię. Próbuję przynajmniej moją postać i klaskają mi. Czyli się udało. Pomimo tego, że jestem magiem. Ok, pierwsza część zadania za mną. Druga część to było rzucanie rzutek, tak? I to się chyba odbywa tutaj. Są dwie tarcze z siana. I jeden z chłopów rzuca. Więc podejdę i spróbuję zrobić to samo. Mam plus 2 do zręczności, więc powinno wyjść. No, zaraz sobie też zobaczę w opcjach, żeby powiększyć czcionkę. I czy będą mi... Chcę ustawić sobie opcję, tak? O! Okej, nie spełnię chyba swojego zadania, bo właśnie nastąpił wybuch w mieście. Ludzie uciekają w panice, a gra trochę zaczyna zacinać. Co tu się stało? Znikąd pojawiły się portale, z których wybiegła fala demonów. Tak rozumiem. Niektóre wyglądają jak sępy, inne jak takie zwykłe demony. Ale no, dokonują tutaj klasycznej demonicznej rzezi. Oho, możemy teraz sprawdzić, czy smoczyca naprawdę była smoczycą. A to co? Była. Tyle po naszej antycznej smoczycy, obrońcy miasta, co? Kto to Descari? Descari to jeden z demon lordów, który reprezentuje insekty i reprezentuje szarańcze generalnie. I jest uważany za Usher of the Apocalypse, tak? Za siewcę apokalipsy, dobrze to rozumiem? Pochodzi z otchłani i generalnie ma swoje mroczne kulty rozsiane po tym świecie. Czyli można powiedzieć, że jest jednym z takich naprawdę bardzo wysokopoziomowych złych tego świata. Jest po prostu demon lordem. Nieźle. Mam do wyboru uciec albo walczyć. Mogę go zapytać też, kto jest, kim jest Descari, więc on mi jeszcze to opowie. Descari jest demon lord.
The most fearsome enemy of all Crusaders and all living things, come to think of it. Mogę spróbować walczyć z demonami albo poprosić go o spell ochrony. Powiem mu, że go widziałem gdzieś wcześniej. Spróbujemy walczyć z demonami? Spróbujemy. Sure thing. Here, take this. The best crossbow I've got. The person who made it said it could pierce the heart of a demon lord even. Mhm, dostanę jakąś magiczną puszę od niego. I zobaczymy, jak mi wyjdzie moja próba walki z demonami. Póki co ten demon lord wygląda strasznie. Jest ogromny. A mortal gnat snaps its jaws at the lord of locusts. Róż szarańczy chyba teraz ma zamiar mnie zrównać z ziemią. Behold, Iomani. Behold the death I saw. Moja postać spadła w otchłań, która powstała w wyniku uderzenia tego gigantycznego Demon Lorda. The silver dragon Tyrendalev, the defender of Canabras, fell in battle. Hardly surprising, as she had to fight the demon lord Discari himself. He willed the land to part and swallow all who dared to stand in his way. But the war was still far from over. Tajemnicza narratorka wprowadza mnie chyba w kolejny rozdział opowieści, nazwany Uwięziony w ciemnościach. Rozdział zaczyna się przypomnieniem tego, co widziałem przed chwilą, czyli tego, jak główny obrońca miasta, Smoczyca Srebrna, został zdekapitowany przez tego Demon Lorda. A my znajdujemy się w podziemiach pod miastem. Okej. Coś za nami jest? Jakieś przejście? Nie ma. Korytarz w ciemności prowadzi tylko w głąb. Ale super, że w końcu jest w trójwymiarze. Widzę też jakieś ciało i coś tu się kruszy. Zapiszemy sobie grę. O. Nie mogę sprawdzić, co to za ciało, ale widzę dwie postacie, Sela i Anevia. Anevia jest chyba przykruszona wielkim głazem. Tak. I aż syczy z bólu. Hey, hey, stay with me. You actually got pretty lucky. You fell down into a black hole. But at least you're not on your own. You've got a great companion. Everything's going to be just fine. Tell me something. Can you feel your legs? Młoda kobieta w zbroi rycerza patrzy trochę z przerażeniem na ten wielki głaz, ale stara się nadal pocieszyć tą koleżankę, która została przygnieciona. Feel 'em all right? Wouldn't say no to a little less feeling in 'em. My ankle's killing me, but my back seems to still be in one piece. My head too. Na całe szczęście Anevia czuje nogi, czyli nie została pozbawiona czucia. Będzie mogła się ruszyć. Now, we're going to... Hey! Fancy meeting you down here. You're the one that Tyrendalev healed today, right? You aren't injured, are you? Will you help me get her out from under the boulders? Sela w końcu mnie zauważyła. Poznała od razu moją postać i też gra podpowiada tutorial dotyczący rzutów podczas dialogów. Podczas dialogów w Pathfinderze, jak widać, będzie można zadeklarować wykonanie jakiegoś rzutu, które będzie się wiązało z pewną opcją dialogową. Na przykład, pokonując test na atletykę o trudności 12, ja mam niestety do atletyki plus 0, więc po prostu będę rzucał K20, jeżeli przebiję 12, to
uda mi się wyciągnąć spod tego wielkiego głazu towarzyszkę Celi. Wykorzystując test wiedzy świat 12, a mam plus 2 do tego, spróbuję coś znaleźć w tym pomieszczeniu, które posłuży mi do dźwignięcia tego głazu. Nie będzie trzeba używać zwykłej siły. Opcja zła 12, o poziomie trudności 12 na rzucie na dyplomację, sugeruje, że ja nie pomogę i generalnie jak chcę, to może wstać sama albo zostanie pod tym głazem. Czyli to jest taka bardzo zła opcja. Zostawić ją pod tym głazem. Mogę też po prostu, bez wykonywania żadnego rzutu, zapytać, czemu powinniśmy jej pomóc. Ale ja, jako że jestem chaotyczny, jako że jestem praworządny, dobry, to ja nie pytam, czemu powinienem pomóc, tylko od razu pomagam. Natomiast nie jestem silny, więc wykorzystam opcję rzutu na wiedzę o świecie, żeby rozejrzeć się i znaleźć coś, co pomoże mi posunąć ten głaz. Udało się. Szybko znalazłem jakieś patyki i podnieśliśmy ją, co dało mi 48 punktów doświadczenia. Look at you. It's good to meet someone who uses brains first and brawn second. Stella jest pod wrażeniem tego, że nie użyłem swoich mięśni, których de facto moja postać Ragalf nie ma za dużo. Ma plus 0 do siły, a swój umysł. Oh, damn it all. I think it's broken. Oh well, I've had worse. I'll just make myself a splint out of something. Thanks for the help. I wouldn't have lasted long on my own stuck under there. I'm Enevia Tirabade of the Eagle Watch. I was overseeing security at the festival square. I thought maybe spies or demon worshippers might have something nasty planned. What actually happened though? Now that I did not see coming. I don't think anyone could have been prepared for that. Enevia jest przerażona tym, co się wydarzyło na górze. Generalnie odpowiadała za ochronę na festiwalu, no ale jak wiadomo, ciężko jest się ochronić przed demonem, a w szczególności Demon Lordem. Well, I'm Sela, paladin by the grace of Iomedae. I crossed the whole continent to come to Mendev and fight demons. And well, I've been fighting for a while now. Stella przedstawia się jako paladynka Iomedae, takiego bóstwa, która przebyła cały kontynent po to, żeby dołączyć do krucjaty przeciwko demonom w realnie świata. I don't even want to think what might be happening up there in the city. Canabres has lost the protection of Terendalev and of the Wardstone too, looks like. It's a relic without equal. It was placed here personally by Iomedae's herald, with the goddess's blessing. I really wanted to go see it, to pray before it. But there's no point worrying about a stone when there are people dying in the streets. Sela mówi o tym, że jej bogini Iomedae postawiła tutaj artefakty zwane Wardstone'ami, które też należały do systemu obronnego miasta, łącznie z smoczycą. Chciała w tym mieście Stella odwiedzić te Wardstone'y i pomodlić się przy nich, ale teraz nie widzi w tym sensu, skoro ludzie i tak umierają na górze i trzeba coś innego robić. Enevia pociesza Stellę, mówiąc, że czy jest Wardstone, czy nie, czy jest smoczyca, czy nie, mieszkańcy miasta się nie poddadzą demonom. No zobaczymy. Po czym zwraca się do mnie i pyta mnie, kim ja jestem. Odpowiem jej, mam tu bardzo dużo opcji, ale odpowiem jej, że jestem uczonym i przybyłem tutaj, żeby zobaczyć ranę świata na własne oczy. Didn't you pick a great spot to do your research? I know what you scholar types are like. When it comes to your intellectual curiosity, you just don't see danger. And in the world wound, we got more danger than anywhere else. Sela tylko zachęca moją postać, mówiąc, że nie mamy w ogóle w sobie poczucia jako naukowcy, uczeni tego świata, poczucia jakiejkolwiek
respektu przed niebezpieczeństwem, a nie ma więcej niebezpieczeństwa niż wranie świata. No to dla mojej postaci to idealne miejsce. You should be glad we still got scholars who want to come here to study our enemies and not just stay home to count the spots on butterflies. Now then, I'll hobble my way out of here somehow. The city ain't far, only 30 paces or so. That's if you're going straight up, of course. I'm afraid we're gonna have to go the long way round. Anevia wstaje jeszcze lekko niesprawna, ale mówi, że niestety nie da się wspiąć w górę. Trzeba będzie znaleźć drogę naokoło z powrotem do miasta. To summarize, there are three of us with five working legs, three pairs of decent hands, two clear heads, and one made of wood. That's mine. Underground monsters, beware! Anevia, you stay behind us. You're in no fit state to fight. If we do come up against anything, the two of us will try to manage on our own first. Well, onward! May the good deities lead us back to the open sky soon. No, moja postać powoli zaczyna lubić Skele. Mówi o tym, żeby nasza towarzyszka trzymała się z dala, ponieważ dalej jest zraniona. A ja wraz z rycerką ruszymy przodem tunelem, żeby znaleźć drogę wyjścia. Drużyna. Tutaj nie będę musiał chyba nic sprawdzać, ponieważ jest jak w Pathfinderze. Anevia czeka za nami, a my mamy paladynkę, tak? To jestem ja, Ragalf, i moja karta postaci. A tutaj jest karta postaci mojej nowej towarzyszki Celii. Jest ona paladynem poziomu pierwszego, ma 18 siły. Więc super, będzie uzupełniała moją postać. Ma na sobie tarczę i miecz, longsword. Jedną miksturkę tarczy wiary, łuk krótki oraz tutaj chyba zbroję banded mail, to będzie kolczuga. Jej historia jest nawet tutaj. To podobnie ta karta postaci wygląda jak w Kingmaker. Jej historia mówi o tym, że ciężko znaleźć bardziej wesołą i optymistyczną postać od Celii. Jest młodą kobietą, która wykuła swoją wiarę z bólu swoich porażek. I ma w sobie nienasycone pragnienie sprawiedliwości i odkupienia. Ale jest bardzo miła dla innych, co według tutaj opisującego tą kartę jest jej wadą. To ciekawe. Nie ma na razie żadnych zaklęć. Mamy nowe zaklęcie. Mamy nowe zadanie. Pożarci przez ciemność. I polega ono na tym, że musimy stąd po prostu wyjść. Zapiszę sobie. Już nauczony tym, że Kingmaker nie wybaczał błędów i często trzeba było loadować w tamtej grze. Ruszamy w głąb tunelu. Czy ja mam jakieś pochodnie jako postać? Nie mam nic przy sobie, mam tylko zwój krzyku, zwój zbroi maga, dwa zwoje magicznego pocisku. Trochę muszę pójść. Ale nie, w sumie jestem dobrze ustawiony. Niech mój mag siedzi z tyłu. O. Są tutaj, jest tutaj skrzynia, którą otworzymy i ma ona w sobie kilka przedmiotów. Dobra, nie potrzebuję wiedzy o lucie, ponieważ to już było w poprzedniej grze. Co tu mamy? Mamy tutaj kuszę, która mi się przyda, żeby walczyć z dystansu. Nie ma zbroi, ale widziałem, że był też płaszcz ochrony plus jeden. I to jest płaszcz, który się na pewno przyda mojej postaci. Gdzie się zakłada? Tutaj się zakłada płaszcz. I mój zaklinacz już ma plus 1 do klasy pancerza, 13. Więc potworom powinno być trudniej go trafić. Początki są najgorsze. Zawsze w Dungeons and Dragons i Pathfinderze, ponieważ jako mag mamy bardzo małą pulę życia. Zobaczcie, 8 życia. Paladynka ma 13. A to kwestia jednego rzutu kością przez przykładowo spotkaną grupę koboldów, żeby te 8 życia bardzo szybko zniknęło. Początki, tak jak mówię, są trudne, ale później, gdy już nabiorę doświadczenia, powinno być znacznie łatwiej.
Okej. Okay. Tunel lekko się kruszy. Zmienimy kamerę. I ktoś tu leży. Przed nami Camellia, pytająca, kto tu idzie. To młoda półelfka, która jednocześnie ma na sobie strój ubrudzony krwią, brudem i kurzem. Mimo tego, iż cała jest ubrudzona z krwi, brudu i kurzu, to zdaje się stać zgodnością. No dobra. Relax, friend. We're not demons or cultists. Don't poke my eye out with that thing, all right? We fell down here during the attack. I'm Sela, that's Anevia, and this is our new friend. We're looking for a way back to the surface. Really? I'm so ever glad to hear it. Allow me to introduce myself. I am Camellia. I was also in the square when... I can scarcely believe it. How did all those demons get into the city? I thought, naively it now seems, that the Wardstone protected us from attack. And Terendalev, I can't wrap my head around it. Camellia nie potrafi zrozumieć, dlaczego stało się to, co się stało i dlaczego wszystkie obrony miasta zawiodły. A ja jej odpowiem, że nie każdy, że mało kto potrafi wytrzymać atak ze strony Demon Lorda. I can't argue with that. We're fortunate to be alive, albeit underground. Daskari himself has come to Canabras. There's no mistaking that ugly mug. Terendalev tried to fight him, but what could she do against a mere deity? Even the Wardstone was no help. Our city used to be protected by powerful forces, but now... O, Anevia dopada chwila zwątpienia. We've seen how powerless they truly are. Henceforth, we shall have no one but ourselves to rely on, I suppose. Ja mogę też zapytać ją o ciało, które leży za nią. Kim jest ten biedak? I don't know. He must have been in the square when disaster struck. I tried to revive him, but he was already dead, sadly. Camellia mówi, że nie wie i że ta postać już nie żyła. Jak ją spotkała? Be on your guard. Whatever killed him likely hasn't gone far. Sela zauważa, że ciało mężczyzny, że mężczyzna nie umarł od upadku, tylko z ran, które coś musiało mu zadać. I think I know him. His name's Aravashniel, the egghead from the library. He was a good lad, even if he was kind of stuck up. May his soul rest in peace. Anevia go rozpoznaje jako jednego z bibliotekarzy. That's right. It would be the height of foolishness. Ja mówię, że trzeba ruszać jak najszybciej. Perish under a pile of rubble. I Camellia się zgadza. Are you coming with us then? The more the merrier. And that blade of yours is nothing to sniff at. Sela proponuje dołączenie do drużyny. Survivors should stick together. It's only sensible. Who knows what else could be prowling about in these caves? No, Camellia się na to zgadza. I dostajemy 125 punktów doświadczenia. Not to sound like a heartless brigand or nothing, but we kind of need all the supplies we can get right now. You can trust me. Nową postać w drużynie, Camellia. Camellia jest Spirit Hunterem, czyli łowcą duchów. Jest to szaman, tak? Tak, to jest łowca duchów. Opis klasy mówi nam o tym, że większość szamanów, czyli to jest pod klasa szamana, rozumiem. Większość szamanów szuka duchów i kontaktu z nimi, żeby się od tych duchów uczyć. Natomiast Spirit Hunterzy szukają duchów, żeby je eliminować. Ciekawe podejście. I ma niebłękitną krew, czyli jest arystokratką, półelfką arystokratką, która jednocześnie jest łowcą duchów. Okej, okay. Jak wygląda jej inwentarz? O, mamy łuskę z naszego srebrnego smoka. Niech założy ją paladynka, bo ona daje ożywienie, super. Ale ma tylko jeden czar, czyli to jest jednorazowe wskrzeszenie, rozumiem.
Drużyna jest gotowa do tego, żeby ruszyć dalej. Tutaj gra tłumaczy mi, że gdy jest ciemno, mamy minusy do rzutów i powinienem do tego wykorzystać zaklęcie. Ja mam zaklęcie akurat idealne do tego, mianowicie światło, które trwa 10 minut na poziom. I rzucimy to światło na Selę, żeby ona nam robiła za pochodnie. Widzicie? Pojawiła się mała kula światła nad nią i drużyna może ruszać, a przed nami jakaś ogromna stonoga. Trzeba się przygotować. Tryb turowy włączone. I zaczynamy. Turę od Ragalfa, który musi na razie rzucać chyba. Po prostu podejdzie trochę bliżej i wykona strzał. Nie trafiając, ale czemu muszę ustawić sobie, żeby widzieć rzuty? Nie da się chyba tego ustawić, ale będę kontynuował. W każdym bądź razie strzeliłem, więc już koniec tury. Co się stało? I przechodzimy do gigantycznej tej stonogi, która nie trafiła. Szkoda, że nie ma rzutów, no. Aha, dopiero jak najadę, to widać. O, super. To cofam minus polegający na braku rzutów. Ponieważ jak najadę na każdy lock, to mam dokładny rzut. Łącznie z wszystkimi bonusami, które się odbyły. Na przykładzie tutaj widzimy, że młoda, gigantyczna stonoga zaatakowała Selę, czyli paladynką, i nie trafiła. Miała 19, rzuciła 14 plus modyfikatorów miała 5, ale klasa pancerza mojej paladynki wynosi 22, więc tutaj o 3 nie trafiła stonoga, przez co nie trafiła. Dlaczego miała 5 punktów modyfikatora plus 5? Bazowo ma plus 0, ze swojej zręczności, którą każdy potwór ma taką, tak jak postacie mają swoje statystyki, tak potwory mają dokładnie podobne statystyki i zręczność tej stonogi ma plus 4, ze wzrostu dostała plus 1. Natomiast tutaj klasa pancerza 22 mojej paladynki wynika i dokładnie mamy wypisane z bonusu do zręczności, z tego jaki typ na sobie ma zbroi, z tego, że ma na sobie tarczę, z tego, że ma atut polegający na biegłości w tarczach i z tego, że ma umiejętność uniku. Super! Bardzo mi się podoba to, że tak dokładnie to wszystko jest opisane. Tymczasem Camellia, moja łowczyni duchów, ma zaklęcie broni, ma niwelowanie czaru, ma powiększenie osoby i leczenie lekkich ran. Rzucimy powiększenie osoby na Selę. Przez co ona dostaje bonusy i skończymy turę. Podjeżdża do kolejna stonoga, a ja teraz przechodzę do tury paladynki, która powiększona spróbuje je wszystkie teraz wykończyć. Zaczniemy od tej. Nie trafiła. Ile rzuciła? 8. Słabo. Nie mam drugiego ataku. Mogę jeszcze rzucić Smite Evil, ale czy te biedne, stonogi są złe? Czy w Pathfinderze pierwszym można było sobie podejrzeć statystyki potworów? Tu chyba nie mogę póki co. Zobaczymy. Ragalf, jego tura. Mogę rzucić Promień Mrozu, mogę rzucić też Płonące Dłonie, ale nie chcę zranić mojej paladynki, więc po prostu strzelam. Nie trafiłem. Kończę turę. Czas na trzecią turę, która rozpoczyna się od mojej postaci. Znowu będzie strzelać. I jeszcze się trochę zbliży. Teraz czas na stonogi. Jedna nie trafiła. Druga trafiła, zadała jeden punkt obrażeń paladynce. Teraz czas na moją łowczynię potworów, która trafiła i rzuciła. Zadała dwa punkty obrażeń. 18. Bardzo dobrze. Próba trafienia w moją łowczynię duchów.
przechodzimy teraz do paladynki, która będzie dalej kontynuowała ataki. Trafiła. I to dość mocno, zadając 16 punktów obrażeń w jedną z tych stonów. Zaczyna się runda trzecia. Jak zwykle od mojego Ragalfa, który strzeli w młodą stonogę. Nie trafi. Przejdziemy do Anevi, która z łuku trafiła i zniszczyła kolejną z wielkich stonów. Łowczyni duchów nie trafia, moja paladynka nie trafia. Słabe rzuty ma. Szkoda jednak. Fajne jest to, ale szkoda, że nie ma tak, że nie widzę, kto ile rzucił. Muszę dopiero kupić. Koniec. 4 punkty doświadczenia dla mojej drużyny. Tylko leciutkie rany. Nie będziemy nic zmieniać. Idziemy dalej. O, leży ciało, które ma na sobie wzmocnianą zbroję, butelkę oleju. Weźmiemy wszystko. I ruszamy dalej w głąb. Leży kolejny jakiś kawałek. Co to? To jakaś pułapka? Nie. Co to jest? Podejdziemy do tego. No niestety, ten świecący przedmiot na ziemi to jedna z łusek tej smoczycy, która została zdekapitowana przez wroga. Czyli przez tego Demon Lorda. I ktoś tam się czai. Ogromna mucha. Pięknie wygląda. Jak ogromna mucha. Podlatuje prosto do mojej paladynki, którą nie trafiła. Teraz czas na moją postać. Strzelimy w nią. Trafiłem, zadałem jej jeden punkt obrażeń. Teraz przejdziemy do paladynki, która zaatakuje ją po prostu. Zadając 12 punktów obrażeń. O, tutaj jak najadę. To widać wszystkie statystyki tej muchy. Super. Widać umiejętności i atuty, jakie ma. Co może, czy może zagrozić naszej drużynie. Wszystkie bonusy, jakie ma. Klasę pancerza, jaką ma. I statystyki. I wynikające z tego bonusy do rzutu, rozmiar, szybkość, inicjatywę, super, poziom oraz rodzaj potwora. Czyli tutaj jednak bez zmian. Stella kończy turę. Kamelia, teraz jej tura. Podbiegnie i zaatakuje muchę, kończąc jej nędzny żywot. Nawet gigantyczna mucha pozostaje muchą. Ruszamy dalej. Bardzo klimat takiego podmroku, można powiedzieć, z Dungeons and Dragons. Tutaj w tych jaskiniach fluorescencyjne grzyby. Ciekawy wybór jak na pierwszą lokację. O, pojawia się kolejna mucha i zaczynają spadać głazy, co nigdy nie jest dobre. Zaczynamy kolejną bitwę od Kameli, czyli od łowcy duchów. Może coś rzucić takiego ciekawego spirit weapon. Rzucimy to, ale to działa chyba na nią. Tak, dokładnie. No to rzuciła. Podbiegnie tutaj. Następny jest Ragalf. Jako bonus chyba może, tak, może podejść bliżej, ale nie mogę dokonać ataku, bo to jest przed walką jakby wszystko. Natomiast moja paladynka powinna przed walką już zaszarżować w muchę. I tak zrobimy. Użyjemy umiejętności szarży. Zadam 10 punktów obrażeń. W tle widać jeszcze stonogę, która dołączy zaraz pewnie do bitwy. Już się pojawiła, tak jest. Plująca stonoga. No nie ciekawie. Kamelia podejdzie, zaatakuje muchę. Zadaje 3 punkty obrażeń, ale mucha nadal stoi. No to niedobrze. Skończę turę. Teraz czas na stonogę. Ona atakuje i zadaje mi obrażenia. Nie zadała obrażeń. Scena 20 punktów klasy pancerza. Ja spróbuję teraz wystrzelić w tą muchę moją postacią. Trafiła, ale zadała tylko jeden punkt obrażeń. Po prostu się zbliża troszkę, żeby w razie czego jeszcze spróbować dobić ją. Mucha atakuje, na szczęście nie trafia w paladynkę. Paladynka jej odda i mam nadzieję, że zakończy jej żywot. Tak jest. Ciało muchy poleciało gdzieś w głąb jaskini. Sela kończy swoją turę. Kamelia będzie teraz atakować stonogę i kończy jej żywot, trafiając z nią krytycznie chyba.
Ile jej zadała? 1d6 plus 1. Tak. Okej. Okay. Drużyna zbierze to, co leżało przy kim? Przy tej muszce leżał kwarc i leżał flametong, który jest jednym z składników do robienia jedzenia. Jeżeli w Wrath of the Righteous powtórzono tą wspaniałą mechanikę z Kingmakera, która towarzyszyła każdemu odpoczynkowi drużyny na mapie świata, czy też w lokacjach, no to będzie super zabawa, bardzo klimatyczna, ponieważ obsługa obozowiska samego w sobie i tego, jak postacie odpoczywają w trakcie i pomiędzy przygodami, to było coś wspaniałego w Kingmakerze. Tymczasem w głębi tych podziemi nasza drużyna natrafia na jaszczura i zaatakuje go od razu. Rzucamy wszyscy na inicjatywę. Ragalf ma 21 na inicjatywę, więc po prostu zbliży się tylko trochę i spróbuje wystrzelić. Tak. Niestety nie trafił. Rzucił 9. A ile musiał rzucić? 13. Kończymy turę. Czas na paladynkę, która jak zwykle zaszarżuje prosto w jaszczurę. Trafiła go za 9. Teraz czas na turę jaszczura. Bawimy się trochę kamerą z nowego Pathfindera i tura jeszcze. Trafiła 6, a do tego rzuciliśmy rzut obronny. Udało się rzut obronny dla paladynki, ale trzeba przyliczyć, uważać na to, że jak widać jaszczurka przy ataku jeszcze wywołuje jakiś specjalny efekt, który żeby uniknąć, trzeba wykonać rzut obronny. Na szczęście paladynce się udał. Czy mogę zaatakować? Nie mogę, mogę rzucić enchantment na broń i jeszcze trochę podejść. Nie mogę już natomiast zaatakować moją łowczynią duchów. Przechodzimy do mojego maga. Wystrzeli w jaszczurę. Nie trafi. 14 rzucił. Czas na paladynkę. Mam nadzieję, że zakończy żywot. Nie, nie zakończyła żywot jaszczura. Może rzucić Smite Evil, ale czy jaszczur jest evil? Nie, jest o charakterze neutralnym. Jego tura na szczęście nie trafił. Czas na łowczynię duchów, ona niestety też nie trafiła. Runda trzecia się rozpoczyna od ataku zasięgowego mojego maga, który nie trafił. Paladynka, czy dokończy biznes? Nie dokończyła. Ona ma 5 punktów życia, więc nie jest tak wesoło. Amelia kończy żywot jaszczura. Przeszukamy jego ciało. Ma przy sobie tylko swoje łuski. Zbierzemy to. I paladynka rzuci na siebie nakładanie rąk? Nie, nie musi. Łowczyni duchów na szczęście ma dostępne zaklęcie leczenia lekkich ran. I poleci to na paladynę. Super. Trochę bardziej podleczeni. Nasi śmiałkowie mogą ruszać dalej w mrok. Mapa pokazuje, że całkiem spore są te podziemne jaskinie pod Canabres. Graficznie jest upgrade od 2018 roku zdecydowany, a tutaj widać dziurę w jakimś murze, w jakiejś ścianie, prowadzącą dalej, gdzieś do już podziemi, które zostały ewidentnie wykute. Nie jestem dziełem natury. Postać imieniem Lantu na nas czeka, tak? No, I can't just walk away. It's got to be here somewhere. Lan, który z portretu zdaje się być satyrem, czegoś szuka. Jak tylko jednak widać, że jak tylko wkraczamy do pomieszczenia z naszym światłem, wygląda na to, że ta postać jest w połowie satyrem, a w połowie jaszczurem. Faktycznie widać to. Widzicie? Tutaj kawałek jest ciała ewidentnie satyrzego, czy tam diable, a druga część jego ciała jest zielona. Wzywa coś. Podbiega jakaś postać do niego po wezwaniu. Who is that? Podbiega Wendua. Wendua jest
według opisu, skrzyżowaniem kota z pająkiem. Ma takie kocie rysy, faktycznie, skryte pod kapturem. Ale te pajęcze ramiona wystające z jej pleców, no, zdradzają, że nie jest do końca kotołakiem ani niczym takim. The Duke-er's here to save our mongrel souls, no doubt. Wait. They might know what's going on up there. Lan dość ironicznie podchodzi do naszej drużyny, widząc paladynkę i mnie, mówiąc, że tutaj ci siewcy dobra na pewno przyszli uratować ich duszę, ale jednocześnie po chwili zmienia zdanie, wiedząc, że wiemy, co się zdarzyło u góry. Czyli to sugeruje, że oni nie mają pojęcia o ataku demonów. Zapytam ich, po prostu nie będę ich pytał, po prostu od razu ich ostrzega o tym, że demony niszczą miasto. If things are as bad as you say, then we all have to hurry. Lan mówi o tym, że musimy się pośpieszyć. You didn't come from the direction of the shield maze. Damn it. I couldn't care less about what's happening on the surface, but the maze. Koto pajęczyca Wendua mówi o tym, że w sumie ją nie interesuje to, co się dzieje u góry. Ją interesuje jakiś labirynt tarcz. I realize that you guys have your own troubles. But we need to be in Canabres. People are dying up there. Please, show us the way out. Sela mówi im, że rozumie, że mają swoje własne interesy, ale prosi ich o wskazanie nam drogi, ponieważ musimy ratować ludzi. This is the hall where we remember. Ja pytam za to, co to za miejsce. Sorry about the mess. It doesn't usually look like this, trust me. Sometimes we even wipe the dust off the exhibits. This is where the relics of the first crusaders are displayed. Our lives are short, our glories are quickly forgotten. But this place helps us to remember that we are just as worthy as anyone else. And that our lives are not lived in vain. Wendua mówi o tym, że miejsce, w którym się znajdujemy, to skarbnica pamiątek po pierwszych krzyżowcach z tych pierwszych krucjat wędrujących w kierunku rany świata. Oh, the first crusaders? You've been down here that long? That's crazy. Anevia nie wierzy w to, że te dwie postacie tak długo spędziły czas, tak wiele czasu spędziły w tych podziemiach. Zapytam ich, co tu robią i od razu koto pajęczyca mówi, że to nie moja sprawa. Alan się wygaduje, że szukają świętego miecza. The sooner we find it, the better. Some kids from our tribe took off for the shield maze. They figured it had collapsed and now it's their time to go up to the surface, like all the legends foretold. Except they don't have a clue what's waiting for them up there. They're not fighters. And Sol, the chief of our tribe, is dead set against it. He says that now isn't the time for the underground crusaders to take up arms. If we get the holy sword, we might be able to change the chief's mind. Lan mówi o tym, że jego przywódca, jego plemienia, które chyba żyje pod ziemią, zabronił młodym prób wydostania się na powierzchnię. It's a fool's errand. None of us will be able to hold the sword, let alone use it to save anyone. It's not an ordinary weapon. It's made from righteous heavenly flame and will burn anyone who touches it. Do you think you're special, Lan? Lan i Wendua przybyli tutaj w poszukiwaniu tego miecza, po który też ruszały te młodziki, z tego co dobrze, jeżeli dobrze rozumiem. To mi ich opowieść o ich wiosce znajdującej się pod ziemią. Tak, dokładnie. Niektóre dzieciaki z ich wioski ruszyły do tego labiryntu tarcz, żeby zdobyć ten miecz. I ten miecz może podnieść tylko osoba o szlachetnym urodzeniu. W sensie o szlachetnej duszy. Czy moja postać taka będzie? Lan mówi, że zębami go wyrwie, jeżeli będzie potrzebował tego. A to miecz anioła, okej. Okay. Czyli przybyli po miecz anioła do tego i krypty. Speaking of which, you're still here, Wendu, which means that deep down, you know it's possible. Lan jest złośliwy i mówi do tej kotopajęczycy, że cuda się zdarzają i że ma spojrzeć na siebie, gdyby w to nie wierzyła.
mogę zaproponować swoją pomoc w odnalezieniu miecza. I zaproponuję im ją, mówiąc im, że jeżeli będziemy razem pracować, to szybko się uda zdobyć ten miecz. Lan jest zachwycony tym pomysłem. Okej. Lan zgadza się na taki układ. Jeżeli pomożemy mu, jego kotopajęczej towarzyszce, zdobyć ten miecz, to oni nam pokażą wyjście na zewnątrz. No, uczciwy deal. Sela też się podoba to rozwiązanie. What? You want to find the sword quickly, so the underground monsters bring you back to the surface. So be it. Wendura złośliwie nazywa siebie i swojego towarzysza podziemnymi monstrami. Ale koniec końców zgadzają się, tylko że nie dołączają do mojej drużyny. Ja dostaję tutorial o ukrytych obiektach, czyli gdzieś tu powinien się jakiś znaleźć. O! Jak widać, posąg przedstawiający klęczącego rycerza może zostać przejrzany przez postać, która wykona rzut na religię. Moja postać, jako że ma w tym specjalizację, tak? Gdzie to sprawdzić? Tutaj jest skills, tak? A jest. Nie mamy na religię bonus. Mamy minus jeden do religii, bo to z wiedzy. To może paladynka ma więcej wiedzy, ma plus 1, a łowczyni ma plus 3, czyli to łowczyni musi się przyjrzeć posągowi. Ponieważ ma plus 3 modyfikatora z wiedzy i jako, że jest łowcą duchów, to rozumiem, że też będzie miała duży bonus do religii. Tak jest, lore religion plus 3, czyli to ona najbardziej z całej drużyny odpowiada temu, żeby się przyjrzeć temu posągowi i co nam powie? This one was beyond me. Nic nam nie powie, ponieważ jak widać poziom trudności był 17, a podczas robienia testu moja łowczyni duchów rzuciła 10, no czyli mało. Spróbujmy jeszcze raz spojrzeć. Dobra, to może paladynka spojrzy ze swoim modyfikatorem plus 1. Nie, chyba nie można tak po prostu próbować wszystkimi, ale można na przykład wziąć tutaj ukryty. Trochę jedliwego muchu i ten ognisty język, czyli jak się nazywa ta roślina. Lan i Wendula stoją obok nas, a tu widać w gruzowisku nasze postacie. Sela dokładniej, nie, Camellia. Udał się jej rzut na percepcję i dojrzała w gruzowisku jakiś przedmiot. Co to jest? Miedziany pierścionek. No okej, sprzedamy go później, jak się w końcu wydostaniemy z tych podziemi. Na tej kolumnie też można się czemuś przyjrzeć. Moja postać to zrobi. Opis na kolumnie mówi o tym, że pomieszczenie wygląda jak improwizowane muzeum. A my znaleźliśmy kolejne gruzowisko do przeszukania, w którym znajduje się 5 kamieni, które przydadzą się jakiemuś rzeźbiarzowi. Okej. I znowu udał się rzut na percepcję. Tym razem udał się on Ragalfowi. Sprawdzimy, co tu się znajduje. Też trochę tego kamienia. No, zabiorę go. Nie da się przyjrzeć temu posągowi chyba. O! Tutaj jest kupa kamieni. Gruzowisko, przez które będzie można chyba przeskoczyć. Tutaj natomiast znajdują się 2. O, co to jest? Postać moja się zbliżyła do tego gruzowiska i co tu się stało? Coś się oświeciło, jakiś magiczny przedmiot się świeci. Co tu się dzieje? Jeszcze raz. Dziwaczny błysk opanował pokój, według tego opisu. A moja postać czuje, jak krople krwi spływają po jego klatce piersiowej. Rana, która została wyleczona przez srebrną smoczycę na mojej postaci,
znowu się otworzyła i zaczyna krwawić dość mocno, ale jednocześnie Ragalf nie czuje ani bólu, ani tego, że stało się coraz bardziej słabszy. Jego oczom ukazuje się dziwaczna scena. Jaskinia, nie wie czy to ta, czy to jakaś inna jaskinia, a serce mojej postaci zaczyna bić coraz szybciej. Słyszy w swoim umyśle głos, który nie należy do niego samego, ale należy do kogoś innego. Nie potrafi jednak powiedzieć do kogo. Głos ten mówi o tym, że został zdradzony. Że ktoś go zdradził, uwięził i wbił mu sztylet w plecy. Jego najbardziej zaufani sojusznicy. Jego najbardziej cenieni przyjaciele i ludzie, których obiecał i przysiągł sobie bronić, zawiedli i zdradzili go. Ludzie, dla których zszedł z niebios i przybył do tego świata śmiertelników. Są u góry? W ciemnościach jaskini. Na co czekają? Czy boją się zbliżyć? Czy wierzą w to, że umrę z tych zdradzieckich ciosów, które mi zadali? Obok mnie cichy krzyk. Obok tej postaci leży dziewczyna, która trzyma się za zraniony bok. Okej, ta postać, która mi się okazuje, sugeruje, że te postacie, z którymi się właśnie połączyłem, ten pół diable, pół jaszczur i kobietopająk, zdradziły tego anioła, który zszedł dla nich, dobrze rozumiem, z niebios. Jakimś cudem moja postać może jednak kontrolować dalsze wydarzenia w tym pomieszczeniu. Mogę spróbować uleczyć dziewczynę, albo wezwać tych zdrajców, którzy zdradzili tego anioła. Więc jako anioł uleczymy dziewczynę, ponieważ moja postać jest prawożona, dobra. Magia lecznicza spływa z tego anioła w kierunku dziewczyny. Dziewczyna jest zdziwiona, otwiera oczy i zwraca się do tego anioła imieniem Lariel. Lariel obiecywał jej, że on i inni wojownicy z niebios poprowadzą ich wszystkich na wielką misję, żeby powstrzymać demony na zawsze. I pyta go, czy to prawda. W tym momencie natłok tych obcych myśli zaczyna uderzać coraz bardziej i bardziej w mój umysł. I teraz widzę kapłankę w kolorowych szatach, która obserwuje gwiazdy. Młoda paladynka modli się, trzymając jednocześnie mocno swój świecący miecz. Majestatyczny anioł o złotych skrzydłach spogląda gdzieś daleko w dystans, a jego twarz zakryta jest hełmem, pod którego słychać czysty głos. Tylko gdy będziesz chciała i tylko gdy będziesz gotowa. Nie ma powrotu. Więc nie marnuj czasu na leczenie mnie, odpowiada mu kobieta. Twoja misja jest bardziej ważna. W tym samym czasie, w tej wizji jaskini, pojawia się ogromny koszmar, jakby cień, kształt cienia gdzieś w ciemności. W tym samym momencie zdrajcy padają przed tym cieniem. Czyli ten anioł zrezygnował z leczenia tej swojej towarzyszki i mimo tego, iż próbowałem ją wyleczyć, to ona powiedziała mu, że ważniejsza jest zemsta. On ruszył w formie cienia na tych swoich zdrajców, którzy go zdradzili i ja mam teraz do wyboru albo utrzymać się za pomocą rzutu na wolę w tej iluzji, albo użyć swojej wiedzy arkana, żeby powstrzymać magiczny wpływ tych wizji na mnie. I tak też spróbujemy zrobić. Udało mi się, rzuciłem rzut obronny na test, przepraszam, nie rzut obronny, a test na Arkana.
Atak jest silny, ale moja postać jest silniejsza, odrzuca ból. I dzięki temu potrafi dalej być w wizji. Pojawia się znowu Descari. Tym razem okazuje się, czyli z tego, w tej wizji dalej, w jaskini, ogromny cień wyjawia się coraz bardziej, aż widać, że wygląda jak ten Descari, ten Demon Lord, który rzuca się na tego anioła nazwanego Larielem. Śmieje się z niego, mówiąc, że jest głupcem, który walczy z nieuniknionym, tak? Głupi anioł męczy się przy kamieniach, niczym mucha z oderwanymi skrzydłami, intonuje cień. Jego głos zmienia się w momencie, w którym się porusza, z cichego na ogromny krzyk głośny. Pyta się tego anioła, trzymając go za gardło, gdzie jest teraz twoja bogini. I generalnie wizja przedstawia tego Demon Lorda, śmiejącego się z tego anioła, że nikt mu nie przyjdzie na pomoc. Jednocześnie ja w tej wizji czuję, jak tego anioła ogarnia dziwaczny spokój. W momencie, w którym anioł rozpoznaje, jak bardzo zła istota stoi przed jego obliczem. W jego ręku błyszczy ten płonący miecz, czyste światło wielokolorowego ognia, które błyszczy w ciemności w momencie, w którym anioł uderza tym mieczem w tego Demon Lorda. Ostrze przebija się przez ciało demonicznej kreatury, a Demon Lord krzyczy, puszczając jednocześnie Lariela, i anioł upada na ziemię. Ledwo żyje, trzyma miecz i ostatnimi siłami, jakie ma w sobie, uderza tym mieczem prosto w głaz. Gdy anioł wbija miecz w głaz, zwraca się do tego gigantycznego demona, mówiąc, że wie, że teraz ten demon go zabije, ale wierzy w to, że pewnego dnia ktoś przybędzie po ten miecz, podniesie go i będzie w stanie pokonać demona albo uratować niewinnych. Ja mam do wyboru zakończenie tej wizji i wybiorę ratowanie niewinnych. Wizja znika. Ragnar nie słyszy ostatnich słów, jakie do siebie wypowiadają postacie, ale jednocześnie widzi, jak rana na jego klatce piersiowej znowu zaczyna znikać. W pewnym momencie nie ma po niej nawet blizny. Jednocześnie Ragalf, czyli mój mag, widzi, jak płonący miecz, który miał w wizji anioł, znajduje się w jego ręce. A przynajmniej wspomnienie, przynajmniej kształt tego miecza materializuje się w jego ręce. No, czyli rozumiem, że będę musiał odnaleźć ten miecz jako mój czarownik, po to megra krzasy, i tym mieczem wykończyć tego Demon Lorda. Podbiegają dwie kolejne postacie. Hey, to nasi zdrajcy. Are you all right? You were kinda glowing just now. Anevia pyta, czy wszystko ze mną w porządku. Natomiast paladynka klęka przede mną, widząc światło, które wydobywało się z mojej postaci. That was it. The light of heaven. But how? Lan jest w szoku wraz ze swoją towarzyszką, że z mojej postaci wydobywało się światło niebios, a ja dostaję 125 punktów doświadczenia. What did you do with it? Where did it go? Kobieta pająk pyta, co zrobiłem z tym światłem? Odpowiem jej, że myślę, że widziałem wspomnienia Lariela, anioła, który tutaj umarł. Lariel? That really was Lariel? The angel from the legends. The ancestors even got his name right on the gravestone. The chief will be thrilled.
Lariel to jakiś legendarny anioł. Anioły to niebiańskie istoty żyjące w trzech wyższych planach. W Nirwanie, w niebie i w Elysium. Okej. Okay. You. Thousands of gongs and no one's been able to touch it. And now you, an ordinary creature of flesh and blood, no different to us. Get the sword and start talking about visions. Wendua zniesmaczona jest tym, że wiele innych zwykłych postaci znajdowało się w tym miejscu i dlaczego akurat na mnie trafiło to, że dostałem wizję dotyczącą tego miecza. Now, now, Wendua, don't be a sore loser. Lani mówi, że ma nie być zazdrosna. Different from us. The sword appeared before him, along with the angel's name and all that other stuff. Because he doesn't carry our mongrel taint. Heaven doesn't give a damn how special we are. We're born with evil inside us. Heaven doesn't need to know any more than that. To ciekawe, że Lan zwala to, że im nie pojawiła się ta wizja, na złą krew, która krąży w ich żyłach. Ale no, nie zgadzam się z nim, jako że moja postać jest potomkiem Rakshasy. I know you're willing to tear anyone apart to uphold our people's honor, but you and Sol, you just refuse to face the truth. We are the way we are because our ancestors' bodies were corrupted by the Abyss. It does the same thing to plants and animals. There's nothing heroic or special about it. It doesn't make us better, and it doesn't make us worthier. Lan tłumaczy swojej towarzyszce, że posiadanie w sobie krwi demonów nie czyni ich ani lepszych, ani gorszych w sumie. Pytam ich o to, czy też widzieli tę wizję. The light of heaven that sort of got sucked into you. Any chance you can whip it out again? We do kind of need it. Lan pyta o to, czy mógłbym znowu wykorzystać te swoje jakieś dziwaczne moce, których sam nie znam, ale które sprowadziły w to miejsce te światło niebios. Sorry, I crack jokes when I get nervous. Ale to okazało się, że to żart. And when I'm happy. Anyway, what I said, it came out wrong. We need to bring you to Chief Sol. You can show everyone the light of heaven, we'll rally the tribe and go into the maze and we'll get back our kin. No, Lan wpada na genialny pomysł, żeby pokazał szefowi ich wioski te światło niebios, które mnie właśnie nawiedziło. I dzięki temu uda im się zebrać wioskę i ruszyć do tego labiryntu, żeby odzyskać tych dzieciaków. Co wtedy? The tribe will just say we're crazy and turn its back on us. Wenduza mówi o tym, że co jeżeli nie mogę przywołać znowu tego światła niebios i mi została mi już tylko jedna opcja dialogowa, która wymaga jakiejś mitycznej ścieżki anioła. Nie wiem co to jest, ale mogę pokazać to światło niebios i powiedzieć, że zdaje mi się, że mogę je kontrolować. To ciekawe. Pokazałem ten miecz, chociaż na moment, chociaż tylko iluzję, ale pokazałem. Paladynka jest zachwycona tym faktem, że mogę sprowadzić taką demonstrację. This power is the most majestic thing I've ever seen in all my life. Is this what the sun is like, Lan? Wendua też jest zachwycona i mówi, że to najpiękniejsza rzecz, jaką widziała w całym swoim życiu. Chyba nie była na powierzchni, tak mi się wydaje, że obydwie... nie byłem obydwie postacie nigdy na powierzchni. Wiesz, cały czas spędziły pod ziemią całe swoje życie. Now that we have the power of angels on our side, he can't say no. He'll have to assemble a troop to storm the maze. You uplanders care about your kids, right? Help us save ours. Without them, we won't survive. And then the perils of the maze won't be so bad if we go together. We'll make our way through it and find the way to Canabras. Lan proponuje, żebym ruszył z nim do jego wodza, pokazał im to światło niebios, dzięki czemu on będzie mógł zrekrutować całą wioskę do tego, żeby odzyskać ich młodych. No, jestem praworządny dobry. Nie odmówię. Prowadź do swojego wodza. Let's go. We'll take the short route. Well, the only route, really. Ruszymy tam jedyną dostępną drogą, tak? Can't hide from me.
What do we have here? Musimy tutaj przeskoczyć, żeby ruszyć. Zobaczymy, jak daleko do wioski. Got this one. Będziemy rzucać kościami. Teraz dopiero gra tłumaczy, jakby rzucanie kościami, ale nam się udało po prostu. Jesteśmy niżej. Przed nami gigantyczny pająk. Zobaczymy, jak pójdzie dalsza droga naszej drużyny w poszukiwaniu wyjścia z tych podziemi, żeby zobaczyć, co zostało z miasta po ataku demonicznego lorda i jego demonów.